Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Jest Kraków, prawie że godzina szczytu. Ostatnio pojawił się taki filmik na jednym kanale, gdzie był test Hondy Civic 1.8, spalanie po mieście, wersji eco. Wyszło 9.2, trochę dużo według mnie, to był Civic 1.8. Ja właśnie jadę CRV-ką 2.0 i według mnie jestem w stanie spalić tyle samo lub nawet mniej. Więc kasuję licznik. 0. Klima włączona. No i pojedziemy sobie eko po Krakowie. Na razie 11. Światełka, staniemy. Może tutaj ustawię średnie spalanie. 6, 7. I teraz mamy system start-stop wyłączony, no bo tamten Civic nie miał. Jak widać, korki są. Pan się denerwuje, że za wolno jadę. No ale przecież jest czerwone. Klima cały czas włączona na 20 stopni. Siedem, siedem.
I dojeżdżam powoli do celu. No, 5 km zrobiłem, ale zobaczcie, co się dzieje. Zaparkujemy. Spalanie Hondą CRV. 8,3 po mieście. Średnia prędkość 30 na godzinę. No a wielkość CRV-ki w porównaniu do Civica jest chyba zdecydowanie większa. No i większy silnik. I dogram, słuchajcie, jeszcze kawałek, bo wróciłem do domu. Jeździłem jeszcze dużo więcej wczoraj. Był jeszcze większy ruch. Zrobiłem, słuchajcie, 31 km łącznie. I zobaczcie, co się dzieje. 8,5. Zobaczcie, że spadła średnia prędkość do 25. Tam w tamtym teście Civica chyba było 23, choć nie pamiętam. Tak czy siak, czyli warunki w tym momencie już są bardzo podobne co do średniej prędkości. Czyli tak czy siak, słuchajcie, CRV-ka, ja bym powiedział, ostro zdeklasowała Civica. Ja jestem w ogóle zdumiony, że mały Civic potrafi spalić więcej od, no można by powiedzieć, bydlackiej CRV w stosunku do Civica. No i z większym silnikiem. Dzięki. Trzymajcie się.